Halo, witam was w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Alan Wake 2. I muszę przyznać, że poza tym, że jesteśmy w koszmarze, to nie pamiętam, co mamy zrobić. Podążać za neonami Mirror Peak. Okej. Wejdziemy do tego hotelu. Jest tylko. Okej, dobra, to już pamiętam, że. Tu mnie te gnoje goniły, tak? Tak. Okej, to już wszystko wiem. No, w zasadzie to nie grałem parę godzin, bo. Wow. Poprzedni odcinek nagrywałem wczoraj. I tak jakoś nie wyleciało z głowy. Dobra, ja wiem, że tutaj mogę sobie zaświecić fajnie, ale czy bez tego. Co my tu mamy? Podwyższenie. Nic tu nie ma. O, proszę. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Oh, kurde, ten głos, jak mi jest przykro, w sensie. To jest fenomenalny głos i to jest zajebiście zrobiona robota i dlatego mi jest tak cholernie przykro, że pana Jamesa już z nami nie ma. Kurde. Żal. Ej, czekaj. Ja poszedłem w ogóle z innej strony. O! Co tu? To coś jest. Dobra, to idziemy tutaj pierwsze. No, wielce jest mi przykro, naprawdę. Kuźwa, taki głos nieziemski, że ja słysząc ten głos mam ochotę. Kurde, tak naprawdę to tu wszystko byłoby fajne, ale weźmiemy to. Wymaksować to do końca można od razu i lecieć dalej. Że ja mam ochotę od razu zagrać jeszcze raz w Maxa Payne 1, nie? Mimo że. Chociaż nie, to już jest nowy rok. A, no to trzeba przejść Maxa Payne 1 jeszcze raz. Teraz coś widziałem, że wyszło nowe jakieś oprogramowanie od NVIDII, które pozwala remiksować stare gry i dodawać do nich ray tracing, nie? Hey, Alan. O, siema. How's memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Ale skąd ty wiesz? Where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Dor based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. Czekaj. Bo ja czegoś nie rozumiem. On jest tutaj. To czy on został już raz tutaj wcześniej porwany i Alan go w jakiś sposób wypuścił, o czym my nie pamiętamy? No bo. Skąd on miałby znać postać tego Dora i dać go tej Sarze, czyli właśnie szeryfowi z jedyneczki, ej, się przekrzywiło, skoro siedzi w leżą roku, ale leży tutaj odkąd się saga pojawiła. So Deerfest is still a thing. Oh yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. No właśnie. Funny, me too. What was in the case file about Dor? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dor went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dor living in town or anywhere. Another dead end. Okay.
Weźmy sobie to, co on tutaj miał. Czy on tutaj coś dodał nowego? Dor zaginął w 1988. No to to jedyne co nam powiedział przed chwilą. A to wszystko, no to już wiedzieliśmy. Masz jakieś zapasy fajne? Pizzę masz fajnie. Ciekawe, skąd masz pizzę, gościu? Co ty sobie wycieczki do miasta urządzasz? Przyznaj się. No. W każdym razie, bo nie skończyłem. Panowie. Możemy nie mówić do mnie takim mrocznym głosem, o którym właśnie do mnie mówicie? Ej. A, to ja tu wchodzę do góry. Ej, a tu jest... Tu jest coś, tylko jak się tam dostać? O. To jest tylko do pokazania, że tam coś jest i to z góry mam zobaczyć. No to wchodzę w to samo miejsce, bo tu jest ten safe place, nie? W którym ja byłem. Tak, dokładnie. A to tu powinienem mu zaskoczyć bezproblemowo. No kurde, nie da się tego. A jakoś wejść tam to też się nie da. Chyba, że... A, stamtąd może. Tam dałoby się jakoś wejść. Dobra, wracając, bo znowu się roztegowałem. Jest mod, właśnie takie oprogramowanie NVIDII, które... dobra, zobaczmy co tu się stanie, jak dam to. Które pozwala remiksować... znaczy remiksować, to się tak nazywa. Dodaje ray tracing, ale to zmieniło mi tam światło, dobra, chyba bez światła na razie. Dodawać ray tracing do właśnie starych gier. I widziałem właśnie młodziszcze, którym ktoś wrzucił do Maxa Payne'a jedynki. Okej, okay. To mi nic nie zmieniło. Czekaj, co mi to zmieniło? Okej, okay, że tu są schody. No dobra, to weź. No, właśnie tam, stary. No, natomiast tam niestety... Z tego co mi się wydaje jest tylko pierwszy etap, więc nie ma sensu tego ogrywać jeszcze raz tylko z tym modem. O! Dobra, dobra, a gdzie jest? Okej, okay, ewidentnie muszę stamtąd stanąć. Zaktualizowała mi się lista celów. A co to zmienia, że ja teraz tu? Czy ja teraz będę w innym miejscu? O, czy ja może będę na tych schodach? No właśnie. No właśnie. Znaczy jak ja bym to zabrał teraz? A, myślałem, że będę w jakimś innym miejscu. Dobra, to może zostać tutaj. Proszę się odwalić. Nie życzę sobie takich rzeczy w moją stronę. Okej, okay, tu jest kolejny, ale co to jest? A, może teraz... Ojej, widzicie, może jak to teraz zrzucę, to mi się odsłoni, co? Czy nie? Jak ja bym miał to niby połączyć? Bez sensu. Od góry by jakoś to można było, ale... O, proszę. O, mamy słowo lampy. Przywraca 50 zdrowia za każdą sekundę, kiedy używasz wzmocnienia latarki na wrogich cieniach. Daje 10% szansy na ogłoszenie wroga z wzmocnieniem latarki. Dobra, to wezmę. A tu mamy mapkę. Właśnie, mamy zmianę światła. Ciekawe miejsce, to zakładam, że to jest ten nasz ziomeczek. I mamy 4 to echo. To echo, to ja to chyba widziałem. Tak? Czy nie tak? Aha, tu jest to. Tu jest tam, ale to ja muszę się tam najpierw dostać. I tam też cosik jest. Okej, okay, tu jest wejście do tego. Spoko. Całkiem spoko, ale na razie chodźmy sobie tutaj. Dlatego też się zaktualizowało to zadanie. Śmieszny cień. Okej, okay, czekaj. Najpierw zobaczmy lokację, a potem zmieniajmy światło. Nie ma co aż tak szarżować ze wszystkim, prawda? No, nagrywa się, dobrze. O, tak, walizeczka. Bo potem mi będzie... Uuu. Kurde, Alan to ma zawsze dużo baterii, ty.
Ja nie wiem. Jak to jest? No, halo. You dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sunrise, somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man. No celnie, Max, ale dlaczego ja nie mogę tego kurde wziąć? Może co, z tej perspektywy? Nie wiem, bo to... A dobra, a weźmy sobie... Właśnie, może jak ja to światło, to tam będę mieć most do tego. No, no, to to... To może coś być w tym. Halo, gdzie to światło ma dać? Chociaż mi się nie wydaje, bo to raczej będzie z tym. No właśnie. Związane, ale dobra. Barowe menu. Co jest w tym barowym menu? Shotgun. To ja bym poprosił shotgun. Tu nie ma, ty. Poza tym, że safe place, to nic tu ciekawego nie ma. Chyba, że coś właśnie mi tu zmieniło. Nie, no dupa tam. Nie wiem, jak to zgarnąć. Czy jakby się to jakoś dało rozwalić? Czy coś? No pod tym kątem to nie. Tam to ja nigdy nie będę. Tam nie wlezę. Tam nie mam jak podejść. To też się nie rozwala. Ani z tej mańki. A z tej to już tym bardziej. Bo tutaj to jest niby... Można by coś tam może rozczytałby to tą latarką, ale... Nie ma szansy. Ewidentnie nie ma szansy. Nie wiem. No cóż, no... Nie muszę wszystkiego zebrać, nie? No to ten safe place mi jest tak, szczerze mówiąc, mało potrzebny. Ocean View Cocktail. No, chodźmy sobie więc do hotelu. No co, będziemy tu mi trężyć. Może tym razem by... Okej. Okay. To już wiem po co Ocean View Cocktail. Dobra. To już wiem po co jest ta lokacja. No. No, panie. Cold beer, Achma water. Ocean View Cocktail 2550. Ty, a właśnie. Cześć, ja teraz mogę tu zostać na chwilę. Jest tutaj coś ciekawego? Widzisz. Chcieliście wydymać Freda, a teraz Fred wydyma was. Jak to ekwipunek? No cóż, trzeba. Przecież nie zostawię shotguna, nie? Trzeba pomyśleć, że mogłem przegapić shotguna, czajcie? By się wrócić do jakiegoś safe space'u. W takim razie troszeczkę zrzucić tych rzeczy. Mam ich strasznie mało. A daleko jest do tego safe space'u. Zmiana światła, tu mamy zamknięte. Dobra, wpijmy sobie... What the? Co jest, ty? Chłopie! 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 Ła! Ej! Gościu! No, przecież ty! No żeż! Hopie! 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 To
Dobra, ty idź do safe space'u. Chłop, ja się dopiero co uleczyłem. Co tu się wydarzyło, ty? No goddammit! Człowiek se zbierze shotguna. No. Już? Zadowolony jesteś z siebie? Dobra, oddawaj to światełko. Wbijemy sobie ten kod. Może tam nic nie będzie akurat. Tak, wbiję go, po zapomnę, nie? 2550. Dobra, wiecie co? Ja się wrócę na szybko. I tak, w sumie mogę to spauzować. Czemu nie? Po co macie to oglądać? Halo? Czemu się nie pauzuje? Halo? Oho, jak zwykle kamerka jest zbugowana. Dobra, wszystko wiem. No, halo. Halo, halo, jesteśmy znowu. Już, po przerwie, spokojnie. Odniosłem sobie rzeczy i ogarnąłem, jak się dostać do tego słowa. Także już wam pokazuję. Co prawda nie z tej perspektywy, tylko trzeba iść tam, gdzie właśnie jest nasz safe space i stanąć sobie dokładnie tam. I elegancko to można ogarnąć. I dostaliśmy słowo... Gdzie są te słowa? Tu są słowa mocy. Słowo wsparcia. O, fajnie. Sor. Racę moglibyśmy sobie w ten. Duże działanie. Chyba, kurczę, weźmiemy racę, nie? Tak mi się wydaje, że raca jest chyba najlepsza. No, wziąłem sobie przy okazji jedną apteczkę i możemy już iść spokojnie do naszego celu. Niewiele mogłem odłożyć tak naprawdę, ale chociaż troszeczkę mamy miejsca w tym ekwipunku na jakąś amunicję czy coś, no bo zapewne drugiej broni, trzeciej broni nie dostanę, nie? Znaczy nie, bo mamy już trzy bronie. Dobra, to więcej nie będzie. Tu nie ma? Ła! Tak z buta wszedłem! Z buta wjeżdżam! Jednym strzałem wyłamuję zamek! Z buta wjeżdżam! Ej, tu jest nurek! Czyli to jest sama Thomas Zane. On też pod taką postacią był pokazywany... Ocean View. Ej, ten tajemniczy głos to może być Thomas Zane! No! To ma sens! To ma całkiem duży sens. Nie? Fajna klatka. No dobra. No to ma bardzo duży sens, że to może być właśnie Thomas Zane. Pytanie, czy to będzie on? Klucz do pokoju 665. To na pewno będzie on. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Mhm. Zaraz nie otworzymy, tylko zbadajmy pomieszczenie. Ale nic tu nie ma. Tak, to na bank będzie Thomas Zane. Plan, play me. O, Alan. Czemu? Aha, w ten sposób. Okej, okay, wszystko czaje. Kadsceneczka. Czy tu będzie strój nurka? Nie, tam jest strój Casey'ego. Casey'a? Casey. Casey'ego. Raczej Casey'ego. A to kto? There's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing. Am I standing still or running or kneeling? I mam wrażenie, że Zane tak naprawdę nas wychujał. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane.
The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan, we're in this together. To jest zgrzyt. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. Teraz wam opowiem, jak to było w jedynce. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches! Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? Jesse? Nice being... They're all yours. If anyone asks, you were never here. Tam był doktorek z kontrol... A Jesse? Jesse nie był bohaterką? Ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Kurde, powiem wam tak. Z jednej strony Thomas Zane nam niby pomagał w jedynce cały czas i tu też nam niby pomaga. Natomiast ja już w pierwszej części, pod koniec w tych specjalnych epizodach, miałem takie wrażenie, jakby on coś kombinował, nie? I powstał ten zgrzyt. Thomas Zane tutaj jest bardzo podobny do Alana. I na samą wzmiankę zgrzyt widzieliście, jak on zafirował, nie? Ja mam wrażenie, że to jest zgrzyt. Że, w sensie, że Thomas Zane stał się naszym alter ego, nie? Gdzie jest czarne? A, tam jest czarne, dobra. Taką mam koncepcję. Czy to się okaże prawdziwe? To się przekonamy. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. Okej. No to chodźmy do recepcji, panie Alanie. Oto wyjściowa scena. Mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Wyjście? Okej, okay, ale wyjście jest takie normalne tutaj, czy w sensie, czy to jest
Czekajcie. Aha, Hotel Ocean View nie ma tego. Tu coś jest, tam coś jest. Czy to jest wyjście na ulicę? O to mi chodzi, nie? I tak, to jest wyjście na ulicę. No proszę. Widzicie, a tutaj coś jest. To jak. Tu już jesteśmy, no to chodźmy, nie? W sumie czemu nie? O, i teraz już nie ma tutaj tej ścieżki chyba. Czy jest? Nie, ona była tu? O, proszę. Nowe słowo wsparcia. O! To sobie zwiększę to od razu. No i cyk, elegancko. Można, można. Lost. Jak gang Lostów z GTA 4. Które też jest ogrywane. Symultanicznie do Alana Wake'a. Dobra, wracamy do naszej sprawy. Gdzie jest czarny? O, tu jest czarny. A to ja muszę tu wejść. O, aż dziwne, że otwarte. Okej, okay. Mamy mapkę. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. A ten Ed to jest ten, co oni na początku fabuły tam znaleźli Nightingale'a, nie? Był Ed i Tamara. Okej, okay, forbidden play through the life. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Zapraszamy na odprawiany w sali balowy rytuał poprzedzający sztukę. Okej. Okay. Coś tutaj się zmieniło? Nic. Nie podoba mi się dźwięki, które tam słyszę. O, to mi się podoba. Rzutki, pudełko na buty, a nie ma... Ale ja w ogóle... Chociaż nie, bo ja jako Alan nie zdobywałem kartek chyba, nie? Tak mi się wydaje, że chyba nie zdobywałem żadnych manuskryptów. To wszystko już jest u Sagi. Teraz nie pamiętam, gram w tę grę... O nie. Od kilku dni bez przerwy i nie pamiętam takiej rzeczy. A gierka mi się jak najbardziej podoba. Czy możecie za mną nie iść? Dziękuję. Miłe z was duchy mroku. Wspaniali złoczyńcy, którzy chcą mnie zamordować. O, czy tutaj coś będzie? No, oczywiście, że nie. Ale są ręczniki. Dobra, drugi kibelek. O, drugi kibelek ma narysowany trójkąt. A to nie jest kibelek, to jest pokój. Tu nie mogę. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Okej, trójkąt. Dziwny cycek. Proszę. Proszę się ode mnie odwalić, dziękuję. Ej! No! Aha. To fajnie, żebym się zmarnował. Okej, tu potrzebujemy klucza, to jest pokój 104. Okej, zapewne mogę tą scenę teraz edytować. Natomiast ja bym chciałem pierwsze się rozejrzeć. A tu mogę wleźć? Tu też potrzebuję klucza.
Okej, czyli wszędzie potrzebuję klucza. Potrzebuję dwóch kluczy tak naprawdę. Czekaj, to jest rytuał przed wejściem, a ostatnia scena? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Aha, bo muszę tam stanąć. Dobra, czekaj. Zrobimy sobie zapis. Skoro jej pokonałem. I chodźmy tutaj. Co tu mamy? Rest... Ej, no jak to? Czemu wy się respicie? To się tak nie powinno wydarzać. Dobra, dawaj tu. Przygotowania do horroru. Odwal się. No. My writing was affecting reality. Nie wiem. To co to zmienia? The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves. Coś do mnie leci. Odwalcie się. A do jakiego pokoju mam klucz? A tu w to obu nie mogę, okej. Okay. To zaraz zobaczymy. Ej. Chociaż nie, bo tam był ten pokój, tu jest pokój 104. Czyli musimy iść na pierwsze, na drugie piętro. Czy nie musimy? Nie, bo to może rzeczy zostały przeniesione. Przepraszam, akurat się nie skupiłem, bo wiedziałem, że chciałem dać Alanowi pogadać, bo zaraz mnie coś zaatakuje, ale wyjątkowo nie zaatakowało. Oczywiście puste. Okej. Fajnie. Co mi to daje? Ha, jest inny pokój. To tu będziemy się mogli bawić światełkiem, czy nie? A nie, nie możemy. Gdzie ja wyszedłem? Czekaj. Jak to? Gdzie ja wszedłem? A, ja wyszedłem na drugim piętrze. Odwal się. Kolego. Odwal się ode mnie. Nie chcę mi się z tą gadać. Reserved for re-heroes. Panowie, jak będę chciał z wami pogadać, to pogadam, dobra? A chwilowo proszę się odczepić. O, mogę tu wejść, dobra, zamykaj drzwi. Skoro mogę, to mogę. Kurde, ja już wiem, że ja się pogubię w tym hotelu. O, ale mamy przynajmniej flarę, mamy baterię. I czemu nie dodało mi baterii? Okej, tu możemy się pobawić ze światłem. I chyba to trzeba zrobić. Coś to zmieniło. To dodało mi to drzwi. No tak, bo tutaj jest to, co było. No to dobra. Gdzie ja wyszedłem teraz? 202. This is where they gathered before the play. This is where it began. Tu się wszystko zaczęło. Podoba mi się, że on sobie od razu to właśnie przekoncepcjonowuje na swoje sceny. Te. Okej. Okay. Aha, to jest to, gdzie było wcześniej zamknięte. Słuchaj, kolego. Nowy? Chyba cię nigdy wcześniej tutaj nie widziałem. Dobrze. Zamknięta koterka. No dobra. Co ja mam zrobić? Na miejsce rytuału przed występem. To nie będzie łatwe. Czekajcie, bo jeszcze tutaj nie szedłem. Chyba. Są tu za... Okej. Podpal flarę. Kolego, dziękuję. No, co? Chciałeś być stany, tak? Aj! Kościu! Swoją drogą to są Alany wszystko, nie? Nie, bo to się zastanawiał. Aha. Mam nadzieję, że...
To ty, chłopie! Odczep się! Dobra, już spokój. Jeśli tu nie będzie czegoś wartego zmarnowania tylu naboi. Dobra, 10 naboi to troszeczkę odzyskałem. Tu powinienem móc otworzyć, ale nie mogę móc otworzyć. No nie gadajcie, że ja tu poszedłem tylko dla 10 naboi. Ej, nie, tu była ta pszczołka, to tu musi być jakieś słowo mocy. Musi coś tu być. Okej, okay, jest walizka. Okej. Okay. Okej, okay. Opłacało się. Nie tak chcę. Przeliduj sobie to od razu. Tu. No dobra, ale strzałka mnie prowadzi. Okej, okay, kolejne. No dobra, było warto. To na pewno. To już mi się zwróciło. Tylko ja nie widzę. Gdzie tu jest niby? Czekajcie. No strzałki pokazują na siebie. To co tu chodzi? To powinno być widoczne. Aha, nie ma tu tego zaznaczonego. Okej. Okay. Korytarz na piętro. O Jezus Mario święta. O, tu jest echo jakieś. Pokój Zejna. Recepcja. Śledztwo tam jest. No proszę. Scena prób. Tu też jest echo. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie czaję troszeczkę. Okej, okay, a przydałoby mi się pójść do... Night Spring. Pójść do pokoju i ten, i... Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. More inspiring, macabre, terrifying, heart-breaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these stories at once. Night Spring. Okej, ale tam był chyba inny narrator w jedynce. Czy to wszystko? Dobra, tutaj coś jest. Więc przejdź sobie. No i co, tu nic nie ma. To po cholerę ja tu... O, jest! Znalazłem słowo wojny. Ostatni nabój. Dwóch wrogów to może być ciężko. Dobra, ostatni nabój. Zróbmy taki turbomocny. Uciekajmy od tego ducha. Nie ma co się z nim tłuc. Tak sobie myślę. No dobra, to tutaj jedno mnie nie oszukało. Ale to jak wy tam się tylu znaleźliście, co? Dobra, jak już jestem tutaj przy domku, to trzeba odłożyć te parę rzeczy. Gdzie jest pudełko? Tu jest pudełko. Amunicja do rakietnicy to akurat się może przydać. Te plastry sobie odłożymy. Te plastry też sobie odłożymy. Granaty można by w końcu wykorzystać. Flary sobie odłożę. I dobra. A granat mam pod czymś? Mam. Dobra. Zrób mi zapis. Mam wrażenie, że jak wszedłem tutaj, to wszystko się odnowi. Dobra, mamy to. I tutaj jest echo. 202. No dobra, ale gdzieś tutaj coś musi być w tym pokoju. Dobra, sprawdzę sobie to i w następnym odcinku tam po prostu zajrzymy. Okej, okay. Gdzie ja wszedłem? Aha, do 219. Co było w 219? A tu było... Ja tędy już szedłem.
Tak, do 202. Czyli tu przechodzę. Tu jest echo. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Okej. Nawiedzony. Sobie zmienimy. Się to zmienia masakrycznie, ale dobrze. W tym momencie wciśniemy sobie pauzę, bo mamy już 40 minutek, więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Alan Wake 2. Widzimy się jutro. Pa, pa!